Nakładając, nie? Warsztaty, które dzisiaj tutaj prowadzimy, mają za zadanie dwa cele. Pierwszy mówi o rekonstrukcji fragmentów mozaiki, która została przeniesiona z jednego pomieszczenia w Krakowie i będziemy ją tutaj razem rekonstruować. Drugi jakby etap tych warsztatów to jest wykonanie złotej linii właśnie ze złoconego szkła w połączeniu z białym gresem. Jesteśmy grupą artystyczną Renbar Mosaics. Działamy we trójkę. Grupa nasza zajmuje się wyrobem i konserwacją mozaik antycznych, artystycznych. Prace, które powstają w naszym laboratorium, są wynikiem pewnego procesu projektu. Każdy etap powstawania prac jest wykonywany antyczną techniką. W odniesieniu do jednej bardzo specjalnej techniki, której używano w Rawennie w III-IV wieku, techniki wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej. To, co robimy teraz, nazywa się integracją lagun. To znaczy, uzupełniamy brakujące fragmenty mozaiki i następnie ją rekonstruujemy, a dokładniej rekonstruujemy linię, które jesteśmy w stanie odtworzyć. Każda linia ma swoją obwódkę, na przykład tutaj są białe, tu są wszystkie linie, są zrobione w poziomie. Te są jakby obwódką całego tego motywu, tak samo tu z każdej strony. I jakby tło, to widać wyraźnie, jest zrobione z linii poziomych. Dlatego w tym miejscu na przykład odtwarzamy linie poziome plus jedną pionową, która jest czarna. Mozaiki, które powstają w naszym studio, są wynikiem studium nad liniami, ściegami. Ogólnie nazywa się to gramatyka mozaik. Chodzi o to, że mozaika to nie jest chaotyczne, spontaniczne układanie kamyczków na płaszczyźnie, tylko jest to cały szereg zaprojektowanych linii, tak, by oddać jak najwięcej głębi i jak najwięcej chromatyczności. I na przykład taki trójkąt bardzo rzuca się w oczy. Tu jest trójkąt właśnie, ponieważ tutaj się ten biały ścieg schodzi. Tutaj był na pewno kwadrat i to jest jedyny trójkąt, który w całym tym mógł zaistnieć. Tak samo tu, tu i tu. Ponieważ to są jedyne miejsca, w których trójkąty nie wybijają się z całej kompozycji estetycznej. W mozaice najfajniejsze jest to, że daje spokój. Z chwilą, kiedy siadamy i układamy, puszczamy sobie zazwyczaj jakąś fajną, spokojną muzykę, to właśnie jest to bardzo relaksujące. Można to robić całymi dniami i się nie męczyć. Tworzymy dzieła sztuki w zasadzie sześcioma dłońmi, tworząc jeden obraz, jedną wizję. No i w tym momencie właśnie staramy się rozwijać nasz wspólny język, poszukujemy naszej drogi do wyrażania własnego ja. Mozaika zawsze istniała w historii sztuki i nawet pomimo rodzących się epok i stylów w sztuce. I jakby jest też świadkiem, jest zawsze związana z wiecznością. Więc dzisiaj bardzo rzadko w dzisiejszych czasach mówi się w ogóle o koncepcji, że coś ma trwać wiecznie. A mozaika tak naprawdę to była jej koncepcja od samego początku. Thank you.